trzecioligowe derby, ale Warszawy odbyły się na stadionie przy ulicy Konwiktorskiej. Polonia zmierzyła się z Ursusem. Gospodarze przystąpili do meczu z wielkim animuszem i bardzo szybko, bo już od czwartej minuty prowadzili. Po rzucie rożnym piłka trafiła do Damiana Mosiejko, który otworzył wynik spotkania. Przewaga Polonii była wyraźna i kolejna bramka wisiała w powietrzu. Tak stało się po niespełna pół godzinie gry. W tej sytuacji napastników wyręczył obrońca, a konkretnie kapitan czarnych koszul Grzegorz Wojdyga. I było 2-0. 5 minut przed końcem pierwszej połowy po kontrze gości Mikołaj Neyman strzelił kontaktowego gola. W drugiej połowie traktorki przeważały, ale dzięki dobrym interwencjom bramkarza Dawida Lelenia wynik już się nie zmienił. Polonia Ursus 2-1.